zamojskich, no, przez myśl mi przeszło, że efektem tych działań będzie taka właśnie wystawa. Ale po tych paru latach zebrała się taka ilość materiałów, że uznałem, że warto to pokazać. Mimo że część tych materiałów była już prezentowana na moim profilu w Zamość Drewniany i na portalu Fotopolska, to jednak jeśli chodzi o taki sposób prezentacji tych zdjęć, jest to premiera. O samych zdjęciach może powiem tylko w ten sposób, że to, na co Państwo powinni zwrócić szczególną uwagę, to są zdjęcia przede wszystkim w części dotyczącej Nowego Miasta, zdjęcia okupacyjne i zdjęcia znalezione w austriackim archiwum wiedeńskim. Jeśli chodzi o zdjęcia Nowego Miasta, to chcę powiedzieć, że praktycznie do tej pory nie były znane prawie żadne fotografie pokazujące to, co się działo na rynku Nowego Miasta w czasie okupacji. Zazwyczaj były to zdjęcia ze starówki, czyli standardowe, klasyczne ujęcia typu ratusz kamieniczki ormiańskie, rynek solny, rynek wielki i tak dalej. Natomiast z rynku Nowego Miasta i okolic nie dysponowaliśmy żadną dokumentacją ikonograficzną. Wyszukiwanie tych zdjęć polega na tym, że codziennie po dwa, po trzy razy wchodzę na portale aukcyjne niemieckie, polskie, rosyjskie i przeglądam nie tylko pod hasłem Zamość, bo chcę powiedzieć, że te zdjęcia znalazły się w Lublinie i były opisane jako dzielnica żydowska lubelska. I dopiero kiedy trafiłem na jakiś tam element, który był jednoznacznie skojarzony z Nowym Miastem, zacząłem przeglądać pozostałe i okazało się, że ten zbiór liczący 22 zdjęć dotyczy właśnie rynku Nowego Miasta. Zdjęcia te są szczególne z jednego podstawowego powodu. Zdjęcia turystyczne pokazują obiekty atrakcyjne pod względem turystycznym. To są właśnie ratusz, kamienice ormiańskie i tak dalej. Natomiast te zdjęcia pokazują, jak wyglądało życie codzienne Nowego Miasta w tamtych dramatycznych czasach. A pokazują one to, że w tamtych czasach także trzeba było prowadzić normalne życie, normalne funkcjonować, na ile to było możliwe. Te zdjęcia przedstawiają targ, przedstawiają furmankę, pompę, odbieranie wody, sprzątanie rynku Nowego Miasta i w zasadzie żadna relacja słowna czy opis tekstowy nie dają wyobrażenia o tym, jak właśnie tamte czasy wyglądały i jak Nowe Miasto wyglądało. I te zdjęcia właśnie to prezentują. Drugi bardzo istotny element tej wystawy to jest 11 zdjęć znalezionych w oficjalnym archiwum i tu muszę powiedzieć i pochwalić się historię związaną z odkryciem tych zdjęć. Oficjalny archiwum liczy kilkaset tysięcy zdjęć. Wśród tych zbiorów są zdjęcia określone jako nierozpoznane z nieznanych miejsc. I ten zbiór takich zdjęć liczył ponad 36 tysięcy. Przeszukanie tego zbioru polegało na tym, że każde z tych zdjęć trzeba było kliknąć, powiększyć, przejrzeć i następne i tak 36 tysięcy zdjęć. Mój pech polegał na tym, że zdjęcia z Zamościa pojawiły się przy numerze 26 500. Także... A szczęście moje polegało na tym, że te zdjęcia zamojskie były obok siebie. Także jeżeli trafiłem na pierwsze zdjęcie, właśnie zdjęcie ratusza, które oczywiście rzucił się od razu w oczy, cofnąłem się o kilka kolejnych zdjęć i zacząłem przeglądać już szczegółowo te, które były obok siebie. I w ten sposób doszło do znalezienia tych zdjęć. One są rewelacyjne, wspaniałe, dlatego że do tej pory były nieznane, nie ukazywały się w żadnych publikacjach i to jest w zasadzie ich premiera w takiej formie, w formie wystawy. Żeby za dużo jeszcze nie opowiadać, to są dwóch szczególnych zdjęciach. Jedno to jest również zdjęcie rynku Nowego Miasta. Jest to pierwsze zdjęcie, bodajże lata 1920-2022. Do tej pory także nie było żadnych dokumentów ikonograficznych pokazujących rynek Nowego Miasta. Zwłaszcza północną pierzeję tego rynku, tam gdzie w tej chwili znajdują się dwa sklepy spore. Ta pierzeja w 1936 roku, w trakcie tego słynnego pożaru na Nowym Mieście, kiedy spłonęła synagoga i cała zabudowa od północnej pierzei aż do obecnego dworca PKS-u, z tego nie dostało nic. A to jest właśnie
jedyne zdjęcie, które pokazuje tą zabudowę. I jeszcze o jednym zdjęciu chcę powiedzieć, ponieważ ono jest bardzo niepozorne, ale pokazuje miejsce, które oczywiście też w ikonografii nie było nigdzie pokazywane. Jest to miejsce mało popularne. Niemniej tak jak się rzuci okiem na to zdjęcie, to w zasadzie trudno było stwierdzić, czy to jest zamość, czy to jest cokolwiek innego. Ale dzięki pomocy pana dyrektora Żygackiego udało się ustalić praktycznie wszystko. Czyli, że jest to cmentarz prawosławny, jest to brama na cmentarz, wiatrak przy Stawrowskiej drodze, cegienia jabłońskich, pawówka. No i miejsce, gdzie obecnie jest lekler i budynek sądu. No jest to prawdopodobnie z ulicy Odrodzenia, bądź czy z ulicy. No, tak, ostatnie zadanie Odrodzenia. Jest bardzo miło jeszcze kilka takich zdjęć, ponieważ nie ma tam jednak charakterystycznej zabudowy. Jedynym ukształtowaniem terenu można przypuszczać, że to tak by był tak. Wyszło mi już czas na oglądanie zdjęć, ale jeszcze muszę powiedzieć jeszcze o tym zdjęciu lotniczym. To zdjęcie lotnicze pozyskałem od wywiadu amerykańskiego z Stanów Zjednoczonych. W 1944 roku było wykonywane kilka przelotów amerykańskich samolotów nad Zamościem. I były robione zdjęcia. To były w dwóch sesjach. Jedna była i obie były w sierpniu. Tych zdjęć jest 5, a potem dalej idą na wschód, czyli przez Jarosławiec i tak dalej. Ja wybrałem to zdjęcie, które było najbardziej czyste i niebo nie było zakurzone, w związku z tym widać ten fragment doskonale. I też powtórzę to samo, co przy rynku Nowego Miasta. Do tej pory, jeśli chodzi o ogrom Zamościa w okresie okupacji, o stany zabudowy, to co postawili Niemcy, co nie było jeszcze wybudowane, co było już wybudowane, to jest w zasadzie pierwsze zdjęcie, które całościowo pokazuje ten teren. Nie będę tu omawiał szczegółowo tego zdjęcia, powiem tylko, że parę ciekawostek wyjaśniło się i się okazało, że tak powiem. Między innymi dopiero z lotu ptaka okazało się, że ten wodny pomnik Józefa Piłsudskiego stał na planie krzyża Wielkich Militarii. Ze zdjęć, bo zdjęć tych jest bardzo dużo z ziemi wykonywanych, ale tego nie było widać, dopiero tutaj można zobaczyć, że tak to było ukształtowane. Jest tu także cmentarz prawosławny dla Kościoła Świętego Michała. Jest widoczny obóz przejściowy na terenie dawnej budowlanki. Można w tym momencie skonfrontować szkic wykonany przez byłego więźnia tego obozu, pana Makucha, gdzie jest rozplanowanie, pokazanie, jak wyglądały te baraki. Tutaj jeszcze 3 baraki są zachowane, ale ślady po wszystkich pozostałych są widoczne i to przy tej rozdzielczości tego zdjęcia jest to spokojnie do zweryfikowania i do ustalenia kształt tego obozu i usytuowania. No, jest jeszcze tu masę ciekawostek. No, osiedle Orzeszkowe, jak wyglądało wtedy. Teren absolutnie niezabudowany, jakaś nie wiem, ta ulica się nazywa Skośna, bo to Krzywa, ulica Krzywa, która też nie odpowiada mniej więcej ulicy Orzeszkowej. Dobrze, to ja w takim razie mam tyle. Zapraszam do oglądania i proszę również o częstowanie się. Dobra, mówię.